Moi kochani, z tej strony Farel jest i się ze mną oczywiście Szaku. Siema, witam. I rozpoczynamy drugi odcinek zwariowanych żółwi ninja. Moi drodzy, bardzo spodobała wam się ta seria, więc kontynuujemy ją. Zostawcie łapeczkę w górę, 5000 łapek i rzucamy kolejny odcinek. A dzisiaj mamy do pokonania 2 albo 3 nowe bossy. Dobra, Szaczku, chodźmy do naszej April. Ona ma tutaj dla nas zadanie. I uwaga, epizod 3. Let's play level 3. Okej, wyskoczył z kanału. Widziałeś to? Stary, dzisiaj walimy na łeb Shreddera prawdopodobnie. Myślisz, że Shredder będzie już w trzecim poziomie? Może go na chwilę zobaczymy, ale prawdopodobnie ucieknie. To jest bank chyba, co nie? Chyba tak, no. Miasto się ładuje. Super, super. Tak, mamy takie przedstawienie, jak to wygląda wszystko z góry, z lotu ptaka. I naszym zadaniem jest pewnie pójście tutaj, gdzie jest napisane go. Okej, jest i April. Żółwie, Venom właśnie dzwonił. Kanał 6 roi się od żołnierzy piechoty. Czyli będziemy musieli prawdopodobnie ich stamtąd wykurzyć. Okej, potrzebują pomocy. Lecimy, stary. Open, 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 open. Tak jest, pa, pa, pa. Dobra. I lecimy. Ale ich jest dużo, stary. Jeszcze nigdy tak dużo ich nie było. Od razu ich tutaj nadziąsło, stary. Można też rzutki, nie? Używać. Pamiętaj. Cia, 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 cia. Ha, leży. Ja mam swoje nożyki, stary, kurde. Pik, pik. Czyli to jest stacja, kanał 6 tak zwana. Dobra, dostał 3 heady. Leży tam. Pa. Unik. Stary, to mi na jakiś park wygląda, a nie stację. Ult. Let's go. Porobiony. Łatwo. Musimy teraz otworzyć, gościu, zamek kolejny z przodu. Dobra, ja się zajmę tutaj. A nie, znikły wszystkie, znikły wszystkie. Dobra. Wow, 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 jakiś duży był. Go. Pik, 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 pik. I jesteśmy w kanale 6. Witamy, moi drodzy, w wieży telewizyjnej. A my myśleliśmy, że to jest bank, a to Channel 6. Ich też tutaj jest sporo. Bomba, 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 bomba. Pik, dobra, Ozzy atak. Zapomniałem zmienić mojego żółwia ninja. Jestem tym Rafaelem beznadziejnym dalej. Tak. Mówisz? Ja. Beznadziejny jest? Strasznie, on ma te nożyki kupione, mi się tak nie podobają. Ja se z nim zagram może następnym razem, na razie nic nie zmieniałem. Pyk, stary, pyk, dawaj pyk. Tu, bo jest ich mega dużo. Widzę, 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 klepię ich. Gdzie oni są jeszcze? Tu ich nie ma. Ale już padają. Padają, padają jak kawki. Widzę, trzeba otworzyć tutaj teraz sobie drzwiczki. Pyk, pyk, pyk. Drzwi otwarte. Oj, winda! Let's go, lecimy na robotę. O, tak, co na to właśnie zielony? Czekałem. Jakiś nowy zielony włócznik, Spearman. Spearman. Lecimy. Też miałeś ulti? Ale tak, zaskoczyliśmy. Tak, tak. O, nie mieli szans z nami. Chłopy w szoku. I Ous, atak. Ej, mega fajny ten zielony, coś nowego w końcu. To stary, dopiero wiesz, trzeci stage. Podejrzewam przy 9, bo chyba tyle jest tych stage'ów. Będzie naprawdę mega grubo, więc jeżeli lubicie tą serię, zostawcie łapeczkę w górę, moi drodzy. Bo oczywiście my naszych żółwi ninja co epizod upgrade'ujemy. Tutaj właśnie w tym miejscu, dodajemy im jakieś perki i tak dalej. Pek, cofnijmy sobie i co, czekamy, jedziemy windą w dół cały czas. Właśnie nie wiem, co jest, zacięło się, za szybko może ich pokonaliśmy. Dobra, dobra, dobra. Dostał już nadziąsło, zrzutki, okej! Okay. Jest i April. Venom utknął na najwyższym piętrze. Nie wyjdzie, dopóki żołnierze piechoty nie znikną. Damy radę. My mu pomożemy, dobra, klikam przycisk. Stary, tu uwagę, masz mało życia generalnie, są dwa serca masz. Nawet o, półtorej. Półtora, o kurde, dobra, to ja będę cały czas tył obstawiał. Odejdź, 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 kościo! Dobra, dobra, będę rzutkę pierwszy ogień. Będziesz widział gdzieś pizzę, to mów. To, będę musiał coś skrupać. Ty masz 3 kawałki pizzy, tak, że ty nie zginiesz, nie? Tu straci się ten kawałek pizzy i ci całe życie. Okej, 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 okej. Faktycznie, no, mam 3 kawałki nad głową. To w sumie, dobra, spróbujmy to. Spróbujmy dostać damage. Albo nie próbujmy, nie próbujmy. Bo później ciężko będzie z pizzą. Ej, zdobyłem jakiś kawałek pizzy, nie wiem skąd. Leżą na ziemi, jak się pokonuje moby. Chcesz walczyć? To chodź, wariaciku. Gdzie oni są? Ja ich nie widzę, jak są nade mną. Fajnie się teleportują. Porobione, porobione. To są stare endermany chyba generalnie. Podstawione. Że się teleportują? No tak, nawet jest ten dźwięk taki endermana. No, w sumie racja. Pyk, 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 pyk. Ulcik! I wyjaśnianko, dawaj, masz dawaj, pół dawaj, serca, dawaj, masz dawaj, pół dawaj, serca, dawaj, uważaj. Stary, ja się ich nie boję. No ja wiem, ty masz twardą zbroję, lecę! I twardą banię, że robisz takie rzeczy. Okej, okay, let's go, mamy kolejne przejście. Odblokowane. Zostaw, zostaw, uważaj. Zostaw, zostaw, zostaw. Pomagam, pomagam. Ej, dużo jest ich, uważaj, uważaj, bo zginiesz. Ult. Dobra, ja podaję do mnie. Tu coś będzie, 100% będzie jakaś znajdźka. Musi tu być znajdźka. Nie? Znajdźka. No. Kocham znajdźki. No zawsze są w takich grach fabularnych, ale tu nie ma, to jest Minecraft. Siema! Dostajesz na łeb, gościu, z Throning Stars. Pum! I ulti! I padasz! Stary, tu masz życie, chodź, tu masz życie, tu leży na ziemi życie. Idę. Faktycznie, 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 biorę je. Mamy to. Odpala mu ta. Odpalaj git, ale żeś ich wyczyścił. Dobra, mam full HP, widzowie. Nie jest tak łatwo mnie pokonać. Lecimy, go. Daj windę, otwieraj.
Open the door. Dzień dobry. Na pewno za chwileczkę się tu zrespią, uważaj. O, jest niebieski i złoty. Złoty zlał się w galoty, dlatego jest złoty. Ale ty głupoty gadasz. No gadam, gadam. Dobra, dobra, padajcie, odpala ulta. Odpalaj, odpalaj. Chcesz gadać, że twoje mieczyki słabe, zabaki, wyjaśniasz. Stary, moje są właśnie mieczyki, a ty masz dwa fajne miecze. Masz o wiele lepiej. Ty masz takie dadżery, wiesz, no. Cia, szybka rączka. Lecimy. Dziemy. Dalej. Wow, jesteśmy już, stary, w sali nagrywkowej. W studio. To na żywo leci, dawaj, dawaj, tutaj trzeba, stary, zasiąść, coś powiedzieć. I sobie pamiętajcie, łapka w górę i subik musi być zostawiony, wiadomo. Dokładnie tak, przed tą kamerą trzeba tutaj się ładnie zaprezentować. A człowiek powiedział, co wiedział i walczymy. Nie, na tą kamerę włazisz, wariacie, złaź. Cia! Uważaj, zielony, za tobą. Pa, pa, pa. Pyk, 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 pyk. Musimy, stary, sprawić, żeby tutaj Venom był bezpieczny. O, to jest chyba on w ogóle, patrz, on tak, tutaj tak, stoi, tak, 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 on tam został uwięziony. Zabięty. On tutaj jest, no, boi się tych ninjów. To jest reżyser kina akcji. Spokojnie, stary, panie reżyserzu, proszę się tutaj nie bać. Za chwileczkę ogarniemy temacik. Jest bezpieczny, let's go. Uratowałeś Venoma, dziękujemy. Nadawany sygnał jest wciąż blokowany. Możesz zerknąć na antenę? Oczywiście, że możemy. Rzeku. Lecimy. Lecimy sprawdzić, co się dzieje z anteną na dach. Dobra, otwieraj pa, ten zamek. A pan co tutaj robi? Coś grzebał chyba przy antenie, co? Dobra, dawaj znajdźkę. Nie, tu się nie da przejść, okej? Okay? Dobra. Otwieramy. Jesteśmy na górze. Jesteśmy na górze. Otworzyłem drzwi. Dobra. Au! Patrz, Shredder! Kto tutaj jest! Shredder! Dawaj go od razu na łeb! Patrz, wszystko blokuje! Każdy cios! Dobra, ulti! Aha. Okej, okay, trzeba walczyć ze Shredderem, więc zostawcie łapkę w górę, żeby nam to się udało. Shredder, let's go. Ale padniesz, gościu. Co ty myślałeś? Okej, okay, dobrze, dobrze, jak miałeś ulta, to klasa. Gdzie on jest? Co jest? Dobra, on znika. Tak, on się teleportuje, on jest cwany, nie? Nie, no jest tragedia, stary, nic nie trafiłem. Biega, biega, biega. Łatwo, łatwo, łatwo. Ta łatwo, a go nie ma, gdzie on jest? Za nami, za nami, za nami, uważaj. Dobrze, dobra, dobrze. Dobra, biję go, biję go. Du, 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 du. Trafiłeś go? Tak, znik, znik. Póki co, stary, nie zadaliśmy mu ani trochę damage'a. Dobra, dobra, dobra. Ładnie. Ładnie dostał, no. Stary, patrz, jak on znika, to taki dymek się tworzy. Jest takim dymkiem, jakby, nie wiem, cieniem. Patrz, patrz, widzisz, się dymi. Tak, 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 uważaj. Mało HP mam jak coś, nie? Dwa serca. Ale mam dwie pizze, jest git. Pizza, pizza, pizza turtle. Dobra, chłop, dobra, dostał, dobra. Ładnie. Ja będę blokował ewentualnie rzutki jego. Wale ulta, wale ulta. Okej, okay, zjadłem pizzę niestety. Spokojnie, ja też już jedną zjadłem. Dawaj, 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 za mną jest. Spadł na mnie! No bo umiejętność. Dobrze, 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 dobrze. Ale chłop dostaje na dziurę. Ja myślałem, że on będzie jakiś mocniejszy, a to Bambik. A on pewnie, stary, ucieknie nam. To jest niemożliwe, żeby Shredder teraz, wiesz, został pokonany. Zostało mu jedno HP. Dobra, ultem go! Dobrze, 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 dobrze. On się teraz gdzieś tutaj pokaże. Tak jest. I pod żebra, pod żebra. Nice. Let's go! Leżysz, leszczu! I co teraz? Kto jest taki cwany? Okej, okay, antenę z pewnością naprawiliśmy. Sygnał teraz powróci. Każdy będzie mógł w swoim telewizorze już odbierać Channel 6. Ale on się śmieje, stary. On się z nas śmieje dalej, no. Okej, okay, mamy czwarty level. Shredder pierwszy pokonany, więc jestem mega zadowolony. Od razu, stary, dawaj, upgrade'uj sobie żółwiego ninja. Maj perki. Okej, okay, samo wskakuje chyba. Tak, samo wskakuje. Ta, czwarty level plus dwa ninja stars. Teraz mamy 7 ninja stars w ekwipunku, kozak. No i fajnie. Ale czekaj, ja zmieniam, zmieniam od razu swojego żółwia. Ja jeszcze nie grałem, w sumie czerwonym chyba nie grałem. Dawaj, zmieniaj żółwia. To ja biorę pomarańczowego. Okej. Okay. Cyk. To ja biorę czerwonego, let's go. W ogóle zobaczcie, widzowie, jak to kozacko wygląda. Tutaj mamy niebieskiego Leonardo i tu jest jego pokój. I tu są takie charakterystyczne akcenty, czym Leonard na przykład się interesuje. Jakie jego są hobby. Jego hobby na przykład są miecze oraz statki. Widzisz? Aha, ej, rzeczywiście, każdy ma coś swojego. Donatello na przykład lubi samoloty, widzisz to? I granaty. Tutaj mamy pomarańczowego żółwie ninja, który interesuje się piłką nożną, kręglami i koszykówką. Okej, okay. A tutaj mamy czerwonego żółwie ninja, który interesuje się książkami, ma chyba jakieś takie formikarium, akwarium, coś tutaj trzyma. I co jest na tych obrazkach? On kocha żółwie, tu jest żółwik w środku, okej. Okay. Akwarium, o Jezus. Tak. Zostawcie łapkę w górę na tego żółwia i napiszcie w komentarzu, jakbyście go nazwali. Albo jak on się nazywa, bo ja nie pamiętam. Ale z pewnością w żółwie ninjach
padło kiedyś imię tego żółwia. Dobrze, moi drodzy, klikamy na tablicę i 3 epizody za nami, teraz czas na epizod 4. Pojawiły się naprawdę dziwaczne doniesienia. Zarówno klienci, jak i pracownicy doświadczają niewyjaśnionych zjawisk na ścianach sklepu Video Madness. O, brzmi ciekawie. Czas Szaku to wyjaśni, co nie? Patrz, jaki fajny Zeppelin. Zeppelin Turu. I to lecieli. Video Madness! Dobra nazwa, wypożyczalnie kaset, okej. Tutaj widzimy, napadli ninjowie, ninja. Te wideo, my musimy je ocalić. Ciekawe, z kim będziemy tutaj walczyli. Gotowy jesteś, Szaku? Stać im skórę? Jestem gotowy. Więc let's go! Go! Doskocz! Doskoczyłem! Pa, 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 i od razu walka! Stary, ja od razu rzutki, nie? Wyciągam, bo mam 7 teraz w ekwipunku, to jest mocno. Dobra, mam po 3 kawałki pizzy, zdecydowało nam się, fajnie. Dobrze, dobrze. Porobieni, porobieni, pokonani. Hop! Cia! Doskoczyłem. Masz rzutkę na łeb. Wow, co jest robot? Nowy cyborg, nowy cyborg. Widzowie, patrzcie na to. Dobra. I wyleciał. Są dostępne nowe moby, więc kozacko. Dobra, czyli będzie nowy boss, pewnie jakiś T-Rex robotyczny, 100%. Tak, wyjaśniam ich od razu. Ulti, 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 ulti. Fajnie, że pojawiają się nowe moby. Łucznik jest, jest nowy mob, łucznik. Zielony. Pomarańczowy? Taki. Zielony, tak? Zielony, zielony, zaraz go zobaczysz. Ale pomarańczowy był zawsze? Tak, pomarańczowy to rzuca bombami był. A, był, był, ale go teraz nie było w ostatniej mapie, dobra, masz rację, no. Drabinka nam się pojawiła, go. Dobra, nice. Dobra. Stary, chyba tu musimy iść. Tak, tutaj, ha! I zrzutki na łeb, pa, 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 pa. Dobre. Tutaj, wow! Nie trafiłem! Cześć, ty polas. Nie trafiłem na lampę, zaskakujemy na dół, dawaj, stary. Bo musimy wejść do drzwi, prawdopodobnie. Chodź, jesteś? Jestem! Wchodzimy, aby moi kochani, wskakujcie do Pixie Shop, link w opisie poprzez kozackie koszulki minecraftowe. Zapraszam. I walczymy! A jak? Tutaj pa, jaka fajna konsola do gier. Tak, Video Madness. Da się zagrać? Ja myślałem, że to chodzi wideo, że to jest wypożyczalnia kaset, a to jest salon z grami wideo, rozumiesz? Tak, patrz ile stary to jest automatów, wow. Dokładnie, a arcade, to jest bardziej arcade bym powiedział niż tego, no. Okej, okay, kolejne ziomeczki. Stary, ten złoty nie pada na 5 rzutek, patrz, chyba. Patrz, ten nowy, patrz, widzisz z łukiem. Tak, dostaje na dziąsło. Ładnie. Dobra, dobra, dobra. Złoty dostać musi 5 rzutek, żeby paść. Ej, czemu jest ich tak dużo? Halo, gdzie ty jesteś? Tutaj walczę w drugim pokoju. Ha, dobra. Ej, ziomek w ogóle strzela nie ze strzał, tylko z takiej spłuczki toaletowej. Ciekawe. Dobra, musimy, stary, sprawdzić przerażającą, straszną piwnicę. Nie. Sprawdźmy, czy tutaj jest straszy. Okej. Okay. O, szczury, szczury! Szczury, let's go! Co jest? Jaki wielki szczur! Patrz, atakuje, gryzie! Wściekły jest! Wściekły szczur! Patrz, patrz, patrz! To jest mechaniczny chyba szczur, czy co to jest w ogóle? Nie, to właśnie ten robot taki T-Rexowy, nie wiem, pies robot? Nie, ta, pies robot pies, dostaje. Ewidentnie, no. Hop! Dobra, ty... walczę z piesem. Wow, 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 ty, metalowy wariacie. Wziąłeś? Git? Wziąłem, wziąłem, wziąłem. Dobra, można przejść. Lecimy dalej, no, pokonani. Patrz, jest! Maszyna jakaś. Wow, 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 moi drodzy. Jakaś minigierka nam się odpali chyba. Tak! Co ja tu muszę zrobić? Okej, okay, którym się strzela? Chyba nie da się strzelać, po prostu trzeba przejść, dawaj. Tak, to jest kratki alamario bym powiedział. Hop, uważaj! Wow, 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 wow. Dobra. Bo zginiesz! Dostałem, zginąłem. Zginąłeś. XD. Uważaj, bo ta postać się troszeczkę ślizga, nie? Dobra, dobra, dobra. Hop. Dobra, nice. Zebraliśmy coś. Ciekawe co to jest, co to dało. Czy możemy strzelać? Nie możemy strzelać, uważaj. Hop! Ja robię daleki skok, dobra, nic nie było. Uważaj, bo kamienie spadają z nieba. Dobra, dobra, widzę, widzę, widzę. Dawaj, uważaj, uwaga, uwaga! O, ale to co zrobił! Jest? Kolejny mieczyk, dawaj. To jest checkpoint chyba, wiesz, ten mieczyk. A bo to jest jakiś, może nie wiem, potwór, wow, 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 rzuca. Uważaj, uważaj! Smok! Jak w Mario. Tu stań, na schodku. No i padłeś. Ale jestem obok. Git, 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 git. Hop, hop. Dobra, na schodek, do góry. O kurde, jest przypał, jest. Ha! Ha! Nie! Stary! Pomóżmy się, udało! No nie! Dawaj teraz, szybko, szybko! Lecę, 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 lecę! Jest! Dobrze! Dawaj, 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 dawaj! Checkpoint! O! Co on tak speedrunuje, co jest? Tam nie było żadnego smoka, szkoda! Ale wygraliśmy! Wow! Wow! Kim ty jesteś? Okej, okay, chodźmy do niej. A i ona ucieka! Świetnie, ona ucieka świetnie. Przed nami, tak! To jest kolejny boss, który będziemy pewnie walczyć. Władczyni gier! Wracaj tu! Dobra, dobra, dobra! Ucieka, ucieka. Dostanie rzutką jeszcze w plecy. Masz. Ha. Ale Szaku ją lejesz z tym numczaką. Ja tam ostro z nią jadę, do spodu. Dobra, git. Będzie tutaj pewnie. Let's go.
Te urządzenia są moje! Potrzebuję go, aby podbić to miasto i rządzić moją elektryzującą mocą. Jeżeli chcesz je zdobyć, będziesz musiał ze mną walczyć. No to zawalczmy, moja kochana! Let's Tempestra! Go! Tempestra! Tempestra! No i masz, rzutką na łeb. Moja rzutka nic nie zrobiła, no to ulcik. No to ulcik, dokładnie, Tempestra. Ale ją odbija, ale ją odbija. Patrz, mam ją w kurcze w ogniu krzyżowym. Znikła jak Shredder. Tu jest stary. Ona się po piwnicach chowa, to masz rzutką. Dostaje, dostaje, dostaje. Dostaje. Ona coś zrzuca z góry. Tylko nie wiem, co to ona zrzuca. Dobra, dawaj. Dobra, ją, atakuje cię. Dobra, nice, dostała. Dostała. Na tej konsoli, co byliśmy, no to ona tam była. Ona nas rzucała tymi rzeczami. Okej. Okay. Chyba tak, i ona wyszła z konsoli po prostu. Dobra, jest z tyłu. W drugim pokoju. Nie, dostaje no, i ona. Ona strzela jakimś automatem. Tak. Ult. Dostała, dostała, zbiłem jej ładnie. Dobra, znowu zniknie chyba. Znowu znika. No, co dobra, jest? Dobra, staje rzutkami cały czas, kobita. Może się zbugowała. Atakują, jest dobrze. Dobra, znikła. Tu jest, dobra, tu jest, stary. Mam ją, mam ją. Widzę. Dostaje rzutką ode mnie też. Ładnie dostaje. 14 rzutek na raz. Ona taką falę uderzeniową mroźną robi jakąś. Dobra, dobra, straciła jedno HP, nice! I ult! Ta, dobiję ją, dobiję ją! Wykończ ją, wykończ ją! Ach, nie udało się. Zabrakło, zabrakło. Jeszcze raz rzutkami! Pyk, 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 pyk! Dawaj, 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 do końca i po! Pod żebro! No ta, padła, nice! Leżysz! Moi kochani, piąty tier, co otrzymaliśmy? Na piątym levelu dostajemy plus jedno ekstra życie! To jest to! Na dzisiaj to było tyle, pamiętajcie, że będą jeszcze z Żółwi Ninja aż 2 odcinki, ponieważ zostało nam do przejścia 4 stage'e i do pokonania aż 4 bossy. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie też do szaka, bo tam nagrywamy codziennie Roblox. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, hej!